Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Znajdujemy się w Toruniu, na bydgoskim przedmieściu, w tak zwanym Ogrodzie Muzyków. A co można robić w Ogrodzie Muzyków, jak nie grać? Thanks. I właśnie tak to wygląda od godziny 8 do 22, bo w tych godzinach można oddawać się szaleństwu grania. Jesteśmy w stosunkowo nowym obiekcie. Ogród Muzyków powstał w 2018 roku. Wcześniej był tutaj plac zabaw, na którym jeszcze ja się jako mieszkanka bydgoskiego przedmieścia bawiłam. Jaka jest idea Ogrodu Muzyków? Przede wszystkim oddawanie się takiej pasji nieskrępowanemu graniu, ale do godziny 22, ponieważ niedaleko mamy tutaj też hotele. Rzeczywiście jest to miejsce, gdzie i dorośli, i dzieci zapominają o rzeczywistości i próbują też improwizować, jeśli chodzi o różne instrumenty. Właśnie ten obszar, czyli te bydgoskie planty, to jest taki cały ciąg niejako terenów zielonych, które ciągną się od Starego Miasta poprzez Alpinarium, poprzez Dolinę Marzeń, aż do bydgoskiego parku, który znajduje się daleko, daleko za mną. Jeśli chodzi tutaj o teren Parku Muzyków, to znajduje się on pomiędzy ulicami Chopina, Aleją 500-lecia oraz ulicą Bydgoską. I rzeczywiście jest zamknięty w takiej enklawie zieleni. Tutaj zaraz widoczny jest też grzybek, o którym kiedyś opowiadałam. Natomiast tuż za mną mieści się pierwszy w Polsce pomnik Stanisława Moniuszki. On powstał w Toruniu w 1923 roku. Też był ulegał przemieszczaniu. Ostatecznie stanął u zbiegu ulicy Chopina i Bydgoskiej i tam stoi do dnia dzisiejszego. Tak też można grać, blaskotek. Znajdujemy się w Ogrodzie Muzyków na bydgoskim przedmieściu, ale pierwotnie te tereny to była tak zwana Złota Góra, czyli Goldberg. W okolicach ulicy Chopina i Placu Rapackiego na pewno spotkają Państwa wzniesienia. Nie są to wysokie wzniesienia i pytanie, skąd one się wzięły? To są wydmy. No i skąd wydmy na bydgoskim przedmieściu, skąd wydmy właściwie na obszarze tutaj bydgoskiego przedmieścia, aż w kierunku ulicy Kraszewskiego. Otóż to były kiedyś tereny zalewane przez Wisłę, obszar przecież Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, a skoro rzeka, to i mnóstwo piachu, mnóstwo aluwiów rzecznych, czyli tych nanosów rzecznych. W momencie, kiedy te piaski były szastane wiatrem, to tworzyły się właśnie takie formy akumulacyjne, czyli wydmy. One z biegiem lat zostały porośnięte lasem iglastym, no bo iglaki wytrzymają tak słabe gleby, które powstały na piaskach, czyli bielice. I właśnie cały ten obszar Kotliny Toruńskiej jest porośnięty lasem iglastym i to są te wydmy śródlądowe. Także w momencie, jeśli w Toruniu będziecie Państwo przechodzili przez Plac Rapackiego, będziecie przechodzili przez wydmę. Tutaj na obszarze Ogrodu Muzyków ta Złota Góra, ona została zniwelowana. Następnie jadąc w kierunku Bydgoszczy, ale jeszcze na obszarach Torunia, w okolicach 5. Liceum, tam będą tak zwane Piekarskie Góry i tam rzeczywiście te wydmy robią wrażenie, bo pomiędzy nimi jest rozcięcie i właśnie zbudowana ulica Kraszewskiego i wysokości względne dochodzą nawet do 40 metrów, czyli jest to rzeczywiście duża różnica wysokości. Zapraszam do Ogrodu Muzyków po muzyczne poszukiwania i inspiracje. Dziękuję bardzo.